czujesz, że twój partner się oddala, bardzo łatwo w takiej sytuacji wpaść w panikę i zacząć robić dokładnie to, czego nie powinieneś robić, czyli jeszcze mocniej się o niego starać. Nazywam się Robert Marchel i na co dzień prowadzę konsultacje na temat tego, jak wrócić do byłego partnera albo jak naprawić związek, a dzisiaj pokażę ci konkretny przypadek, którym postaram się zobrazować, co zrobić właśnie w takiej nieprzyjemnej sytuacji. Monika była w związku od 3 lat i zorientowała się, że jej partner, Karol, coraz bardziej się od niej odsuwa, mimo że ona bardzo się o niego stara. To głównie ona do niego dzwoni i proponuje spotkania, a on sam z siebie niemal się nie odzywa. Na spotkaniu nie przytula jej ani nie całuje. Kiedy Monika próbuje wyjaśnić, dlaczego tak jest, słyszy, że tylko jej się tak wydaje i wszystko jest w porządku. Mija czas i jest tylko gorzej. Jak myślisz, co Monika powinna zrobić w takiej sytuacji? To jest klasyczny przykład złamania równowagi uczuć. Jeśli Monika chce naprawić tą sytuację, to musi dać Karolowi sporo przestrzeni i po prostu rzadziej się do niego odzywać, nawet jeśli miałoby to oznaczać, że w ogóle nie będą do siebie dzwonili przez kilka dni. Oczywiście Monika może się bać, że to sprawi, że ich związek w ogóle się zakończy, ale jest dokładnie odwrotnie. Kiedy Karol poczuje, że coś jest nie tak i zaczyna tracić swoją dziewczynę, to dopiero wtedy może zacząć mu na niej bardziej zależeć, a w konsekwencji on zacznie się starać i będzie cieplejszy. Oczywiście dokładna strategia działania może się znacznie różnić w zależności od sytuacji, ale zawsze będzie polegała na odsunięciu się i zmniejszeniu częstotliwości kontaktu. Wyobraźmy sobie jednak, że historia toczy się dalej. Monika nie posłuchała tej rady i nie odsunęła się od swojego partnera, tylko słuchała swojej intuicji, która w takich sytuacjach ma fatalne sugestie i ciągle tylko mocniej się starała. Do tego pojawiły się pretensje o to, że on się odsunął, obrażanie się za to, że nie poświęca jej tyle czasu co kiedyś i woli spotkania z kolegami, a nawet zazdrość o inne kobiety. Te negatywności najmocniej odpychają Karola i ostatecznie zrywa z Moniką. Ona jednak nie odpuszcza i prosi o kolejną szansę. Codziennie dzwoni i pisze do niego, namawiając go na spotkanie, ale Karol przez takie zachowanie Moniki oddala się jeszcze bardziej i coraz rzadziej odpowiada w ogóle na kontakt z jej strony. Co Monika może zrobić w takiej sytuacji? Czy w ogóle jest z niej jakieś wyjście i czy ma szansę wrócić do Karola? Jeśli minie trochę czasu, Monika zrozumie swoje błędy i stanie się dla Karola dużo większym wyzwaniem, a do tego on w międzyczasie nie wejdzie w żaden nowy związek, to owszem, będzie miała szansę, żeby wrócić. Jednak tutaj znowu najważniejszym elementem jest naprawienie równowagi uczuć. Urwanie kontaktu i w miły sposób, ale jednak pokazanie braku zainteresowania, nawet jeśli to Karol zacznie się odzywać. Oczywiście w głowie Moniki znowu mogą pojawić się wątpliwości. Jak to? Jeśli ja przestanę się odzywać, to już całkowicie go stracę. Ale w praktyce znowu jest zupełnie inaczej. Ona już go straciła i on nie może już nią bardziej zerwać. Straciła go, bo złamała tą równowagę uczuć i dopóki ten czynnik nie będzie naprawiony, to żadna siła nie sprawi, że on znowu coś do niej poczuje. Nawet codzienne spotkania nie będą miały sensu, jeśli on cały czas będzie widział, że jej bardzo na nim zależy. Dopiero upływ czasu i inne działania, które pokażą mu, że Monika już się uspokoiła, nie cierpi i nie płacze, tylko układa sobie życie na nowo, nie jest już nim zainteresowana i w każdej chwili może wejść w jakiś nowy związek, może pokazać Karolowi, że stracił coś cennego i motywować go, żeby sam odnowił kontakt, albo przynajmniej, żeby był zdecydowanie bardziej otwarty na kontakt po jakimś czasie, kiedy Monika sama go odnowi. To wszystko może się wydawać nielogiczne czy niesprawiedliwe, ale właśnie tak działają nasze wewnętrzne mechanizmy i za dużo nie możemy nic z tym zrobić. Dlatego, żeby wygrać w tej grze, musimy się nauczyć, w jaki sposób to działa, i dostosować się do tych zasad. Jeśli zastanawiasz się, jakie sam masz szanse na powrót do ex, albo jakie twój związek ma szanse na przetrwanie,
Zapraszam do rozwiązania darmowych testów na jakzdobywać.pl. Polecam też mój kurs Magnetyczna osobowość, w której dużo dokładnie omawiam wszystkie te mechanizmy. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to zachęcam do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchew.